Jeszcze chciałem powiedzieć, słyszał pan Kononowicz o tej aferze? Jakiej? O tym kodzie, o kioskim? Tak słyszałem. A jak oni zabierali te po 10 tysięcy, całe te wyjeżdżali do Stanów, po sklepach, całe te, co oni ogółem sobie wyobrażają? Chcę odpowiedzieć dla pana, panie Wojtku, na to pytanie. Panie Kijowski, Mateuszu, dobrze, że pan to zrobił. Osłów swoich trzeba okradać, bo to osły wasze są. Tak jak mój Darek Święty pamięci mówił na posłów, że to osły. Tak, i wasze te ludzie to są osły, a nie ludzie, ani posły. Z tego powodu, że masz pan rację, rób pan dalej tak. Ja pan, choć nie popierałem złodziejstwa. Ogółem okradł cały te i się bawi. Wyjeżdża sobie do Stanów, do innych miast i po prostu wykupuje sobie, co mu się podoba. A bardzo dobrze, bo takich durnów swoich, bandytów, złodziei trzeba okradać, bo one tam to są bandyci, złodzieje. To Kijowski pokazał, jak swoje... Jak się robi, żeby być... Bogatym. Bogatym. No, na swoich ludziach pokazał. I wystają faktury, lewe nawet. I pojechał tak jak tu pan Wojtek Suchodolski powiedział do Ameryki. Do Stanu, całe te. Tak, wszystko. Żoneczko swoją. Kupił sobie spódniczki, nie spódniczki, majteczki, spodenki, wszystko kupił sobie. I wystawił sobie lewe faktury, że on prowadził YouTube, a on nie prowadził ani YouTube, nic. I... Kot, jakiś kot. Oszukał ogółem. Kot, tak samo jak ja ogółem. Prowadzę kot i ogółem jak ty prowadzisz kot i ktoś... My kota nie prowadzimy, bo to my prowadzimy YouTube. My prowadzimy, ale mamy całe i te filmy ogółem. To na YouTube. Ktoś się po prostu, jak to się mówi, zabiera nasze pomysły. Już wiadomo, ja wiem kto. Filmiki z humorkiem. I on, wiadomo co będzie, ja już się wypowiedziałem na ten temat na innej kamerze, jest nagrane. I chcę wrócić do Mateusza Kijowskiego. Panie Mateuszu, rób pan dalej tak. Z całego serca pana popieram, bo osłów, złodziejów, bandytów trzeba okradać. Trzeba tak robić. On chociaż zmądrzał. Panie Mateuszu, pan u mnie jest na... Jedynkę teraz, że pan jest ekstra chłopem. To ty teraz okradaj ich. I wiesz pan jak robić ze swoich ludzi osłów. Rób pan dalej z ich osłów, takich, którzy strajkowali w Sejmie, wszędzie, blokowali, a pan załatwił ich jedną rączką, jednym paluszkiem, pach, pieniążki do kieszenia, siłą żoneczką do Ameryki polecił. Dobrze, brawo panie Mateuszu Kijowski, rób pan dalej tak. Popieram pana z całego serca, choć nie popierałem złodziejstwa, bandyctwa, ale teraz popieram pana tylko, że pan tak swoich ludzi wyrolował, w dupkę dał im, tak dał, aż miło odpatrzeć, że całe wie telewizja, cała Polska, cały świat wie o panu, dobrym człowieku, że jak pan to uczynił na swoich ludziach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.